Dzień dobry, dzisiaj pani Monika Michałek, gdańszczanka z Pisternej, jest naszym gościem. Zgadza się. Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry. Jak to się stało właśnie, że pani ten Gdańsk piękny z tym morzem zamieniła na nasze góry, równie piękne? No, historia jest taka jak wiele historii, także tutaj w Istebnej. Ponieważ to jest pójście za mężem. Myśmy jako gdańszczanie chodzili na pielgrzymkę warszawską siedemnastkę, bardzo słynną studencką pielgrzymkę. No i mój mąż raz się wybrał na tą pielgrzymkę, no i jakoś tak żeśmy się poznali. A ponieważ w tamtych czasach do wojska zsyłano jak najdalej od miejsca zamieszkania, tak żeby dokuczyć, jak to w tych czasach było, to mojego męża wysłali do Ustki, do marynarki wojennej. No więc zdecydowanie zbliżyliśmy się już terytorialnie, ponieważ wiadomo, bliżej mi było właśnie tam jechać, odwiedzić go niż tutaj w góry. No i później przeniosłam się na uczelnię inną, bo studiowałam na Uniwersytecie Gdańskim polonistykę, a później ostatnie 2 lata w Krakowie. Na gołębi, przy gołębi. Dobrze. Tak. I wiem, że nie tylko pani za głosem serca, inni też tak robią i właśnie też zmieniają miejsce zamieszkania, ale też tutaj pociągnęła pani swoją rodzinę za sobą, która też postanowiła no, zostać. No trochę tak, ponieważ byłam jedynaczką, jestem jedynaczką, to moi rodzice trochę przestraszeni, że zostaną tam sami, a ja nie miałam zamiaru wracać, więc oni się przenieśli, też mieszkają tutaj. Także w zasadzie jesteśmy już tutaj takimi góralami bardziej niż gdańszczanami. Tak, i Choć tutaj. Proszę, proszę. nie, tylko chciałam powiedzieć, że właśnie dla nich to było szczególnie trudne, ponieważ od strony ojca to moja rodzina była takimi gdańszczanami mocno zakorzenionymi. Jako Polacy w wolnym mieście Gdańsku mieli aptekę, jedyną polską, i byli takimi działaczami polonijnymi. Dziadek z babcią byli harcerzami drużynowymi polskiego harcerstwa, a właśnie pradziadek był działaczem Polonii i właścicielem tej apteki, której już nie ma oczywiście. I Także to nie tutaj, było łatwe. tak, nie było na pewno łatwe, no ale jest także i pani rodzina właśnie w tej Istebnej i jako nauczycielka języka polskiego, pisarka, poetka, ale też osoba, która zajmuje się rekonstrukcją literacką. To może o tej rekonstrukcji zacznijmy. Co to jest? Co robicie? Właśnie, Dlaczego? to jest takie, co to jest, to by tak, no może powiem, co robimy, to będzie łatwiej zrozumieć, co to jest. Nie nazwaliśmy się żadnym teatrem, ponieważ mamy, wiadomo, w pewnym wieku nauczenie się na pamięć ról, jeżeli ktoś pracuje, wychowuje dzieci i ma mnóstwo spraw na głowie, to nie jest takie proste. I zebraliśmy się w piątkę przyjaciół, znajomych. No i tak pomyśleliśmy, tam był mój uczeń Bartek Jałowiczor, który to tak zainicjował, bo kiedyś w szkole właśnie, kiedyś dawno, jak on chodził do gimnazjum, zrobiliśmy takie przedstawienie z Kochanowskim w roli głównej. I on pomyślał, powiedział, że warto by było jeszcze coś może teraz zrobić. No mówię, no to super, właściwie ja też tak myślę. I zebraliśmy się i właściwie to, co robimy, jest fascynujące od początku do końca, ponieważ najpierw zajmowaliśmy się literaturą regionalną, która jest, ale właściwie jest po pierwsze mało wydawana, a właściwie po pierwsze jest mało czytana. Tak? A zwłaszcza taka literatura takiej rangi jak u nas, bo tutaj chodziło o Pawła Łyska, chodziło o Grimma, Emanuela, księdza. I żeśmy sobie szukali i chcieliśmy powieści Łyska, które są, nie można ich wydać, bo to są różne tam sprawy związane z dziedziczeniem tych praw autorskich i tak dalej. On zmarł w Stanach Zjednoczonych. No i dzięki nam można powiedzieć, że mieszkańcy trochę poznali w ogóle tego niesamowitego pisarza. Niesamowitego dlatego, że to był prawdziwy pisarz bez takiego cudzysłowu, jak to się często mówi, że właśnie, a taki pisarz. No to tak jak na pewno prawdziwy pisarz. O. No i właśnie zrobiliśmy fragmenty jego powieści z Istebnej w świat i Twarde żywobycie Jury od Cesty, a potem Emanuela Grimma, takie dwa
poematy przełożyliśmy na swój język. No a ostatnie 3 lata zajmujemy się literaturą już taką wyższego lotu. Był Miłosz, był Rymkiewicz i teraz myślimy i robimy Herberta. Spotykamy się, czytamy do oporu, nikt nie wie, co z tego wyniknie. Czytamy po raz 4., 5. te teksty i zaczynają nam świtać pomysły. I to w ogóle uważam jest świetne, bo my przy okazji poznajemy różnorodną literaturę, tak dość głęboko, bo żeby to dobrze zrobić, to trzeba zrozumieć. No i robimy z tego takie, nie wiem, właśnie rekonstrukcje. To nawet nie jest czytanie performatywne, no nie wiem, co to jest, to by trzeba było zobaczyć, zapraszamy. W każdym razie odbiór jest dość niesamowity. I trudno się ludziom wybrać na coś takiego. W Istebnej to zawsze wyczerpuje się nam po 3. razie już publiczność, ale jeszcze się nie spotkałam, żeby ktoś powiedział, że było nudne albo że zawsze, że coś nie tak. No, może nie chcą mówić, ale mam wrażenie, że jest bardzo dobry odbiór. I co ciekawe, i wśród dzieci, które na wozie drabiniastym w Jaworzynce w muzeum na Grapie obsiadły kiedyś cały wóz, to była loża, dorośli siedzieli w tej stodole w rzędach i od początku do końca były po prostu te dzieci wpatrzone, jakby to była najlepsza twórczość dla dzieci, a właściwie no, nie do końca tak było. I to jest bardzo ciekawe i naprawdę chciałabym, żeby więcej osób nas oglądało, nie dla nas samych, ale że jakby najlepszy sposób na popularyzowanie tej literatury to właśnie jest ten, trudna nazwa, Grupa Rekonstrukcji Literackiej na Granicy. Dobrze, będziemy pamiętać, będziemy śledzić, żeby uczestniczyć w tych wydarzeniach w przyszłym roku. A wydaje Pani również kalendarz i to jest kalendarz Trójwsi, tak? Czy kalendarz Istebnej? To jest kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, który zainicjował mój mąż, a ja zawsze byłam od takich no, spraw tam polonistycznych i zawsze też pisałam do tego kalendarza. Kalendarz jest niezwykły dlatego, że wychodzi od tych 24 lat właściwie bez przerwy i też jest taką prywatną inicjatywą. Grupy znajomych, przyjaciół, piszących, którzy już się przyzwyczaili, podobnie jak czytelnicy, bo zwykle kupują to osoby, które zrobią to po raz któryś i zwykle schodzi podobna ilość tych kalendarzy, więc mamy czytelników takich stałych. Zasada tego kalendarza jest taka, że albo piszemy o Istebnej, jeśli nie jesteśmy w Istebnej, to tylko wtedy wydamy taki tekst, a jeśli ktoś jest z Istebnej, któryś autor, to ma prawo pisać o czym chce. I a Pani jest osoba też pisząca, prawda? I tworząca. Tak, tak sobie coś wydaje tam czasem taki jakiś fragment, czy jakieś opowiadanie, czy jakiś wiersz. To ja mam takie pytanie. Jeżeli przyjmiemy, że tematem literatury na razie nie będziemy czynić piękna naszej ziemi, tutaj istebiańskiej czy innej, to co jeszcze jest ważne, co warto, o czym warto pisać, co Panią zajmuje, czego Pani szuka w literaturze i po części też Pani odnajduje to i też próbuje sama gdzieś takie tematy jakoś tworzyć, pisać o tych. To co by to było? To jest ciekawe pytanie i takie pytanie, które bardzo mi otwiera dużo myśli, więc po pierwsze, myślę, że literatura nie ma zastrzeżonych tematów. I to jest, ja mogę pisać tylko o tym, co ja znam, bo ja nie mam umiejętności tworzenia takich fantazji, fikcji literackiej, ani fantazji tym bardziej. I jakby dla mnie, na to, jeżeli piszę coś, to zawsze to jest związane z tym, co ja widziałam, co ja dostrzegam, co ja myślę. I myślę, że właśnie to jest to, że nie ma tematów, które się do literatury nie nadają. No więc na przykład w tej książce mojej Ogień i Czereśnia, wydanej jakiś czas temu, to tak trochę się posłużyłam mieszkańcami, jakimiś, nie wiem, spacerami, postaciami ważnymi czy mniej ważnymi. To też nie jest żadne rozróżnienie, kto jest ważny, a kto nieważny, prawda? Bo tam były i osoby nie będące na jakichś świeczniku społecznym. I to jest jedno, ale przede wszystkim chyba też takie dążenie do prawdy,
mojej prawdy, bo ja chcę coś zgłębić, ja chcę coś napisać, ale jeszcze nie wiem, co mnie spotka na końcu, do czego ja dojdę. I tak myśląc o tym, przypomina mi się, wczoraj słuchałam wywiad z Teresą Worowską, to jest tłumaczka z węgierskiego Sándora Márayego. I ona mówiła o dziennikach tego pisarza, którego ja bardzo lubię i czytam wszystko właściwie. I ona właśnie to też powiedziała, że on, borykając się z własnym bardzo trudnym życiem emigranta i właściwie takiego wygnańca i pisarza, który może utracić swój język na obczyźnie, bo to z węgierskim szczególnie było trudne, że właśnie cały czas reagował na świat jakąś refleksją i to była, i to jest właśnie rola kultury, że przyglądam się światu, uczestniczę, borykam z własnym losem i poddaję to takiej obróbce właśnie refleksyjnej, emocjonalnej, ale poprzez kulturę. Nie tylko swojego oczywiście pisania, ale także pisania innych. Więc to jest taka mi bliska bardzo postać, Sándor Márai. Márai. No dobrze, to, jak gdyby to otwiera tak tutaj też u mnie wiele pytań, ale czas programu jest ograniczony. To zapytam o Pani plany tak na przyszły rok. Czy jest coś takiego, co na pewno będzie Pani chciała albo kontynuować, albo rozpocząć? To, czym myślę, że najbardziej bym chciała pisać, bo trudno się zabrać czasem, ale drugie, no, dla mnie taką tą przyjemnością jest właśnie ten Herbert, bo ostatnio wgłębiamy się w Herberta i bardzo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. I to jest pewien rodzaj też emocji, prawda? Bo występy to jest znowu adrenalina wzrasta, więc bardzo też ciekawi mnie to, co z tego wyniknie. No a poza tym jeszcze trochę tej pracy w szkole też jest. No i zobaczymy. Życie domowe jest dla mnie bardzo absorbujące, także wszystko trzeba pogodzić, ale dobrze jest, jak człowiek ma swój świat, który mu jakby pomaga się utrzymać na powierzchni takiej właśnie codzienności i daje też pewną satysfakcję bez względu na to, co się dzieje. To piękna puenta. To jeżeli ktoś z Państwa, z naszych widzów chciałby z Panią Moniką Michałek porozmawiać trochę o codzienności, ale też o dostrzeżeniu poezji w tej codzienności, o jakichś imperatywach i wewnętrznych etosach pracy, to na pewno to jest dobry adres. Bardzo dziękuję za rozmowę i do spełnienia tych wszystkich rzeczy w nowym roku. Pani Monika Michałek była naszym gościem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo.